Dzień dobry Państwu, z lekkim opóźnieniem głos obywatelski, ale u kogoś słyszę głos, proszę wyciszyć. Z lekkim opóźnieniem, ale drodzy Państwo, pracowaliśmy nad kolejnym odcinkiem wspólnie tutaj w tym wspaniałym towarzystwie. Mieliśmy gościa w studiu, który rozmawiał z naszymi gośćmi po drugiej stronie, także proszę nam wybaczyć. Na pewno nie spędziliśmy tego czasu, nie popuściliśmy go na głupoty. Drodzy Państwo, przypominam o subskrypcjach i udostępnianiu. Względem czego będziemy mieli dostęp do większej rzeszy ludzi, będziemy mogli ich obudzić. Dziś o godzinie 19.40 połączymy się z Łukaszem Łapką, a potem z panią Anną Czarnecką. W tej kolejności oni nam opowiedzą o pewnych sprawach wewnątrzkonfederacyjnych. A tymczasem witam panią, pani Ewo, przepraszam. Dobry wieczór państwo, dobry wieczór szanowni goście, dobry wieczór panie redaktorze. Witam oczywiście pana kapitana Bogdana Choroszowskiego. Wielki szacunek panie kapitanie. Dziękujemy, że pan jest z nami. Ja to ja dziękuję, panie redaktorze, panie Ewo. Niezmiernie było mnie miło gościć obywatelski. Jeszcze raz dziękuję panu redaktorowi Ewie za ponowne mnie zaproszenie bycia z naszymi rodakami. Bądźmy wszyscy razem i zapraszamy, Bogdanie, będziemy kontynuować na spotkania z żywą historią. Bardzo państwa zachęcamy. Świetnie. Dzisiaj widzę mundur. Taki troszkę już bardziej codzienny? Już nie mogłem się ubrać. Za gorąco było i za ciężko. Za ciężko. Kwestie pogodowe nakazują zmieniać mundur. Wojsko to do siebie ma. Świetnie. Świetnie, drodzy Państwo, to co? Może zacznijmy od pana Bogdana i od kilku informacji. Pan się pewnie ustosunkuje później do tego, co tu u nas się dzieje, ale od kilku informacji zza oceanu. Co tam słychać po waszej stronie globu? Właściwie to nic nie słychać ciekawego. Nic ciekawego. To jest to samo, co u was w kraju. Że każdy maseczkę, kaganiec zakłada, jeszcze nie ma pewnych takich elementów, które rozbijają sklepy, bo zawsze jak światło gaśnie, to wtedy ludzie jakoś wychodzą z domu wtedy. A jak to jest z tymi protestami? Bo my tu słyszymy, dociera do nas szczególnie w internecie, że ludzie zaczynają się budzić, zaczynają się oburzać, protestować, sprzeciwiać temu, co tam się dzieje za granicą w Stanach Zjednoczonych. Jak to jest w rzeczywistości? Są takie głosy? Pewne Stany mają pewne rygory. No i w Stanach każdy gawerner jest odpowiedzialny za działalność. Ale na tym olewajmy w tej chwili to. U nas, w takim razie jak to olewamy, jak powiedział pan kapitan, pani Ewo, u nas takie rozbieżne informacje, bo do niedawna, chyba do wczoraj jeszcze wybory prezydenckie oczywiście, wisiały na włosku. Prezydenci miast nie chcieli udostępnić danych ze względu na RODO, ze względu na jakieś tam postanowienia. Nie będę się tu teraz mądrzył, bo nie jestem prawnikiem, ale ze względu przede wszystkim na to, że uważają, że jest to niezgodne z prawem. A dziś usłyszeliśmy już nowe wiadomości, że jednak Prawo i Sprawiedliwość znalazło jakieś ujście i będą te wybory na siłę chcieli doprowadzić do skutku. Chociażby taki sposób, że czyje to obowiązki i prawa przejął minister obrony narodowej, żebym tutaj nie popełnił żadnej gafy, bo to wszystko dzisiaj w biegu do mnie docierało. Czy mam to sprawdzić? Ja tego nie śledziłam, ale PiS rzeczywiście na wybory, ponieważ gdyby nie doprowadził do wyborów prezydenckich, nie śledziłam, czyje obowiązki zostały przejęte, jeśli chodzi o ministra obrony narodowej. Ale gdyby nie doszło do wyborów prezydenckich, no to wówczas zgodnie z konstytucją obowiązki prezydenta przejąłby marszałek Senatu, pan Grodzki, który jest w opozycji politycznej. To bardzo PiS-owi utrudniłoby dalsze sprawowanie, kontynuowanie władzy. Senatu, przepraszam, czy Sejmu? A proszę. Nie marszałek Sejmu przejmuje, tylko marszałek Senatu? Marszałek Senatu i jest nim właśnie pan Grodzki z opozycji.
No i to by bardzo utrudniło sprawowanie władzy, mogłoby nawet doprowadzić do przyspieszonych wyborów. To też... Ja sobie tego nie wyobrażam, jak miałyby wyglądać te wybory korespondencyjne. Nawet dzisiaj z sąsiadami w parku na psim spacerze rozmawialiśmy, grupka nasza się zebrała. Po pierwsze, Poczta Polska musiałaby roznieść każdemu najpierw kartę do głosowania, doręczyć do domu, do każdemu z nas. No a później my musielibyśmy albo sami nadać to na poczcie, albo co, na wycieraczkach te karty zostawiać. Nie wiem, jakby to miało być zorganizowane. Nie mam tu jasności, ale to powinni nam rządzący wyjaśnić, skoro to organizują. Czyli co, generalnie i tak wszystkie karty, a przynajmniej zdecydowana większość jest po ich stronie, prawdopodobnie wybory się odbędą. Nie wiem jeszcze, czy się odbędą, nie mam tej pewności, nie mam przekonania. Gowin gra coraz ostrzej, walka diadochów w PiSie się toczy. Gowin chce zająć miejsce pani marszałek dotychczasowej Sejmu Witek, z czym się nie kryje. I no, sam Gowin zyskuje już coraz więcej zwolenników jako inicjator tego zamysłu, żeby jednak wybory odroczyć, żeby wybory w maju się nie odbyły. Także zobaczymy, jeszcze ciągle ta karta jest w grze. Panie Ewo, mnie się wydaje, że to jednak jest marszałek Sejmu i nasi widzowie też to piszą, żeby nie poszło w świat i żeby się potem do nas ludzie nie czepiali różnej maści. To chyba musimy to sprostować. Tak mi się wydaje, z tego względu, że chociażby po katastrofie smoleńskiej pamiętam, że marszałek Sejmu, w którym był wtedy Komorowski, przejął władzę w państwie. Z automatu chyba spada to właśnie na niego. Stąd tak ważna... W takim razie nasuwa się pytanie, dziękuję za tą uwagę, przed czym tak się wzbrania PiS, bo gdyby tych wyborów nie robił, a ja się tu pomyliłam, pan redaktor ma rację i słusznie prostuje, to czego się PiS boi swojego człowieka? Przecież marszałkiem Sejmu jest człowiek PiS, wspomniana pani Witek. To jaki jest powód, że PiS tak przyszedł do tych wyborów w formie korespondencyjnej, która nastręcza rzeczywiście bardzo dużo problemów organizacyjnych? Moim zdaniem powód jest prosty. Wisi nad nami, i to już w tej chwili nie w perspektywie lat, tylko tygodni, straszliwa katastrofa ekonomiczno-społeczna i oni wiedzą, że pomimo olbrzymiego poparcia, jakie sobie wywalczyli właśnie poprzez konsekwentnie poprzez doprowadzenie do gospodarczej katastrofy i społecznej katastrofy, to jednak nie utrzymają chyba tych stanowisk i może się zrobić tutaj gorąco, a wydaje mi się, że dopóki nie będą musieli używać siły, to nie chcieliby tej siły użyć, bo ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeżeli będzie z góry nakaz, to oni siły w stosunku do narodu użyją, z tego względu, że no pokazują to na każdym kroku, że nie liczą się z nami, nie liczą się z wolą. Nakaz to nakaz, ale przyzwolenie, które już zostało udzielone, ja skomentuję to tak. Dopóki ciągle uprawiają system rozdawnictwa za pieniądze obywateli, bo rząd nie ma żadnych swoich własnych pieniędzy, dopóki nadal starają się, choć już nie mają z czego, skrobać na 500+, na te 13 emerytury, co jest przekłamaniem, bo to nie są żadne 13 emerytury, bo 13 emerytury to winien by każdy otrzymać wypłatę jednorazową w wysokości emerytury, jaką normalnie utrzymuje, a to jest kwota okrągła uśredniona, a więc żadna 13 emerytura, jakiś po prostu kolejny dodatek. Ale dopóki to ludziom rozdają, to świadczy o tym, że jeszcze ani oni, ani ich mocodawcy nie są pewni swego. I to jest dobra wiadomość, bo cały czas tych ludzi przekupują. Bo proszę Państwa, ktoś, kto tak nas traktuje, kto chce nam fundować technologię 5G, kto chce nam fundować przymusowe szczepienia. Przecież przypomnę, że minister zdrowia aktualny PiS-owski Szumowski oświadczył, że będziemy chodzić w tych maskach na twarzach, dopóki wszyscy nie zostaniemy zaszczepieni. Potwierdził to Michał Dworczyk i to w Radiu Wnet w propisowskiej rozgłośni, nie ma pomyłki, szanowni państwo, niestety. A kto te szczepionki certyfikuje? Otóż producenci tych szczepionek, czyli żadne są to certyfikaty, oni sami w tym momencie siebie, producenci, weryfikują, czy te szczepionki są bezpieczne, czy nie. Nie mówiąc o kolejnej kwestii, którą tutaj nadmienię, też lekarze są zgodni, to jest zresztą kwestia znana, o czym już wspominałam, jeśli chodzi o pracowników lotnisk i pracowników wojskowych, którzy z uwagi na zajmowane stanowiska są narażeni na kontakt z promieniowaniem elektromagnetycznym. To jest obsługa naziemna stacji radarów po prostu, proszę Państwa. To takie promieniowanie, jakie tutaj właśnie wytwarza 5G, w kontakcie z człowiekiem bardzo niekorzystnie wpływa na hemoglobinę w naszej krwi w taki sposób, że
bardzo osłabia, redukuje lub wręcz uniemożliwia wiązanie się hemoglobiny z tlenem, a hemoglobina, właśnie jej zadaniem jest roznoszenie tlenu do wszystkich naszych komórek. I następują, być może to jest odpowiedź na te dziwne, niezidentyfikowane duszności, gdzie przypomnę, wypowiadał się pacjent, tylko lekarz szpitala w Nowym Jorku. Jest to na YouTube, on się wypowiadał po angielsku, ale można włączyć sobie również subtitles w dowolnym języku. I powiedział tak, że ci pacjenci, którzy są przyjmowani do szpitali, rzekomo zarażeni COVID-19, gdzie przypominam, do tej pory nie ma wiarygodnych testów, to oni w ogóle nie zdradzają objawów ani takich, jak mają ludzie chorujący na grypę, ani takich, jak mają na zapalenie płuc chorzy, o dziwo. Tylko zdradzają objawy dokładnie takie, jak chorzy z chorobą wysokościową. Czyli gdzieś tam, powiedzmy, alpiniści, którzy udali się wysoko w góry i jest niedobór tlenu, albo nurek, który z dużej głębokości za szybko się wynurzył. I ten lekarz powiedział, że podłączenie tych ludzi do respiratorów w ostateczny sposób jest przyczyną niszczącą ich płuca. Proszę Państwa, to jest lekarz, który to powiedział, że on nigdy nie widział jeszcze czegoś takiego jak ten COVID. Był tym zdumiony, sam to poddawał, właśnie sam stawiał znak zapytania, co to za dziwne objawy, ale wyraził zapatrywanie, swoją konkluzję, że podłączenie tych ludzi do respiratora jest błędem w sztuce, jest nieprawidłowym leczeniem tych ludzi powodującym zniszczenie do reszty tych płuc. To tak na marginesie, to jest całkiem świeży wywiad, można do niego dotrzeć. Lekarz z Nowego Jorku i człowiek ten nie miał żadnego interesu w prezentowaniu tego rodzaju stanowiska, szanowni Państwo. Tak to wygląda. Dzisiaj dzwonił do mnie znajomy i powiedział mi, że dotarł do dokumentu, w którym Georgetta Mosbacher, pani ambasador Stanów Zjednoczonych, naciskała na rząd w ostatnim czasie, to już chyba było podczas, albo tuż przed, albo podczas już trwania cyrku, który jest nazywany pandemią koronawirusa, naciskała na jak najszybsze rozwiązanie sprawy 5G tu u nas w Polsce. To taka informacja... A dzisiaj na tym tak zależy, właśnie. Tak, tak, to jest taka właśnie informacja z białego wywiadu. On mi to wszystko mówił przez telefon, ja pędziłem tutaj do Was, moi drodzy. No, nie jestem w stanie tego zapamiętać, ani nikomu przesłać. Może jakbym miał jakiegoś sekretarza, to bym mógł to zapisywać. Ale jest to na pewno do sprawdzenia. I on mówił, że w razie czego, jak ktoś będzie miał bardzo wielką ochotę, to może sobie to dość łatwo znaleźć w internecie. Także no, jakaś ta korelacja zaczyna nam tutaj następować, tak? Te pewne co, rzeczy... do tego, co do tego 5G bo i właśnie 5G w Stanach, jaki... to ja zaraz do tego przejdziemy. No jak interes miałyby Stany, żeby u nas jak najszybciej wprowadzić technologię 5G, wojskową technologię 5G? No. Jaki byłby interes? Najwidoczniej jakiś jest. Ja już mówiłam, że 5G tylko i wyłącznie służy dla potrzeb wywiadu, panie redaktorze, szanowni państwo, a jest już wdrażana, jest opracowywana technologia 6G, która zupełnie, kompletnie, absolutnie w niczym i do niczego nie jest potrzebna użytkownikom internetu, zwykłym użytkownikom i odbiorcom usług telekomunikacyjnych takich jak my. To jest, podkreślam, wyłącznie na potrzeby wywiadu. I chciałabym tu państwu przytoczyć wywiad pewnego ważnego amerykańskiego admirała, człowiek ten nazywa się Ben Hodges, trzygwiazdkowy amerykański generał. Ja dokładnie pisałam jego wywiad, jego wypowiedzi, to było dzielone akurat dla kanału Idź Pod Prąd TV, ale nie szkodzi, liczy się to, co mówił ten generał, a nie poprzez jakie nośniki. To jest były dowódca, obecnie w stanie spoczynku, armii USA w Europie. Co mówi ten człowiek? Pozwólcie, szanowni państwo, szanowny gościu i panie redaktorze, że ja to odczytam i będę komentować na bieżąco, bo to właśnie a propos również dotyczy 5G. Ben Hodges mówi tak. Nikt nie wierzy w zapewnienia szefa Huawei, że jego firma nie ma powiązań z chińskim rządem. Dlatego nikt nie powierzy Huawei Classified Information, czyli tajnych informacji, wrażliwych informacji, jako administratorowi sieci i tym samym administratorowi danych. I tu, proszę Państwa, mój komentarz. Nie dalej jak we wrześniu ubiegłego roku była głośna afera komentowana przez media na całym świecie, polegająca na tym, że Amerykanie nakryli Żydów z Izraela, jak ci podsłuchiwali
prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników w Białym Domu. Jest masę artykułów prasowych do tej pory na ten temat. Państwo amerykańskie, administracja amerykańska, prezydent Trump nie wyprowadzili z tego żadnych konsekwencji, żadnych działań represyjnych, ani nawet wychowawczych w stosunku do Żydów z Izraela, co nakazuje nam, proszę, tylko sprawę wyciszono i wyrzucono do kosza, zamieciono pod dywan, co nasuwa wniosek, że niestety Żydzi dowiedzieli się co nieco na temat pana prezydenta Trumpa i jego administracji, czym mogliby ich szantażować, i nie są to rzeczy, którymi pan prezydent Trump i jego administracja chcieliby się chwalić, nasi sojusznicy. Z drugiej strony zwracam uwagę, że Żydzi, przecież to Stany Zjednoczone, a zwłaszcza pan prezydent Trump, obecny prezydent, to jest Żydom nie odmówi niczego, nie, nieba im przychyli. No i Stany Zjednoczone to jest największy rzecznik i obrońca Izraela do tego stopnia, że już ogon kręci psem, a też jeszcze w szczegółach dojdziemy. Dalej, co mówi pan generał Hodges, bo to jest niezwykle ważne. Region Polski, Litwy i Białorusi. Co do tego regionu, pan generał łaskawie potwierdza, że w ramach sojuszu NATO wolno nam wzmacniać własne siły obronne i podkreśla, ale tylko w ramach NATO, czyli jak, szanowni państwo? Czyli nie tak, jak zrobiła to Turcja, ale tak, jak zostało to zrobione z zakupem F-35, za które raz, że przepłaciliśmy, dwa, że dwa pierwsze dostaniemy najszybciej za 8 lat, a już częściowo za to F-35 zapłaciliśmy, i o ile w ogóle je dostaniemy, proszę państwa, bo kto będzie o tym pamiętał za 8 lat, i taka to jest właśnie poprawa naszej obronności, o ile w ogóle naszych środków już przekazanym rządowi Stanów Zjednoczonych nie skonsumuje obecnie wewnętrzny kryzys w USA, który się nasila. Idźmy dalej do wypowiedzi Bena Hodgesa. Region Polski, Litwy, łącznie z USA, siły amerykańskie, amerykańscy planiści sztabowi nazywają tak zwanym regionem plus. Łącznie z Białorusią jest to region bardzo ważny dla systemu bezpieczeństwa NATO, dla tego systemu euroatlantyckiego. Przy czym pan generał zaznacza i podkreśla, że bez Polski nie ma możliwości utrzymania niepodległości krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Gdyby Polska wyłamała się z układu NATO, cały ten konstrukt euroatlantyckiego bezpieczeństwa się sypie i cała, proszę pozwolić, że jednym słowem to ujmę, te trzy kraje Pribałtyki przechodzą w strefę wpływów rosyjskich, jak już obecnie jest, proszę państwa, wschodnia Ukraina i Białoruś w całości, o czym wyraźnie mówi pan generał. I dalej. Jeszcze jeden wtręt pozwolę sobie zrobić. Ten fakt, nasze położenie geograficzne, bardzo istotne, bez czego nie ma konstrukcji euroatlantyckiej i nie ma poważnej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, bez udziału Polski, stanowi dla nas bardzo ważny lewar, element karty przetargowej, którą polskie władze, rzeczywiście dbające o interes Polski, powinny podnosić w rozmowach z towarzyszami amerykańskimi, a czego oczywiście nie czynią. Innymi słowy, szanowni państwo, to nam towarzysze amerykańscy powinni płacić za ewentualne bazy, na które się w sposób stały nie zdecydowali, i także nam powinni towarzysze amerykańscy płacić za pobyt ich żołnierzy tutaj, tak jak płacą Niemcom. Tak jak płacą Niemcom, a nie jak my płacimy i jeszcze uważamy to za sukces, jeszcze Duduś o to prosił i się płaszczył. Także to zostało zaniedbane, idźmy dalej. Co mówi pan generał Hodges? Pan generał bardzo chciałby zaznaczyć, jak Polska, jak Polska odgrywa aktywną rolę w plus, a więc w tym obszarze Pribałtyki i Białorusi. Ładnymi słowami potwierdził, jaka jest nasza rola, a więc barowanie się z Rosjanami w osamotnieniu w razie konfliktu z Rosją i wysłanie na te tereny Pribałtyki, państw nadbałtyckich, polskiej armii lądowej, polskich żołnierzy w sytuacji, proszę państwa, gdy żołnierze USA, armia lądowa, to infantry, zostali już przez władze Stanów Zjednoczonych wycofani z tych państw nadbałtyckich. Szanowni państwo, mój komentarz. Wielki szacunek tutaj dla pana doktora Jacka Bartosiaka, który przecież jest finansowany i współpracuje z instytucjami takimi jak Atlantic Council i ta druga też fundacja Potomac Foundation. Wiemy, co to jest, kto tam siedzi i kto to finansuje. A mimo to, szanowni państwo, pan Jacek Bartosiak, pan doktor Jacek Bartosiak, który ma dostęp tam do szuflad tej drugiej strony, naszych amerykańskich sojuszników, otwarcie i publicznie i z wielkim rozgoryczeniem
powiedział, że Rosjanie wpychają nas do wojny z Rosjanami na terenie Prybałtyki, o czym przed chwilą powiedziałam i co potwierdził nam pan generał Ben Hodges w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd. Mało tego, Amerykanie się stamtąd wycofali, i nie mają żadnych planów, proszę państwa, taktycznych na wypadek rzeczywiście gorącego konfliktu zbrojnego z Rosjanami. Ale naszymi rękami chcieliby załatwić wojenkę z Rosjanami w Prybałtyce i naszym kosztem krwią naszych po prostu żołnierzy. Nie mając jako NATO żadnych planów taktyczno-operacyjnych. Te szuflady, do których pan Bartosiak zajrzał, ujawnił, powiedział z wielkim rozgoryczeniem, że są one puste. I dlatego mówię, wielki szacunek i czapki z głów dla pana doktora, bo on się musiał tu narazić swoim mocodawcom jeszcze bardziej niż ja moim liderom konfederacyjnym, ale zrobił to w naszym interesie i należy mu się tu podziękowanie i ogromny szacunek. Idźmy dalej, wracamy do pana generała. Dalej pan generał mówi, ta relacja, a więc w ramach tego systemu plus, to jest konstrukcja amerykańska i amerykański interes, który my mamy zapewnić naszą krwią naszych żołnierzy, nic z tego nie mając, co pan Bartosiak potwierdził i co tutaj mówi w wywiadzie jawnie pan generał. Jeszcze mój wtręt, pozwólcie państwo, jak tak się posłucha tych praworządnych, demokratycznych, amerykańskich kubusiów, to można to jak z gąbki wilgotnej wyciskać, proszę państwa. Informacje, wszystko jest na wierzchu. Jakie oni w istocie mają wobec nas zamiary i intencje? I na tym właśnie polega biały wywiad. To, co państwu opowiadam, jak Żydzi podsłuchiwali towarzyszy amerykańskich, którzy przecież niczego im nie odmówią, zwłaszcza za kadencji prezydenta Trumpa, a mimo to Żydzi ich podsłuchiwali. Proszę państwa, to właśnie polega na sprawdzeniu intencji wroga, to wiadomo, ale w szczególności sojuszników. Wszyscy wszystkich podsłuchują i wszyscy grają na siebie właśnie w ramach sojuszu. To jest tak oczywiste i tak proste, a nasi włodarze i oficjele polityczni zachowują się tak, jakby nie mogli zrozumieć tej prostej prawdy. Idźmy dalej. Co mówi pan generał? Ta relacja ma zapewnić wschodniej flance NATO bezpieczeństwo. Po tym, jak sami wycofali się z Prybałtyki, jak już państwu powiedziałam, dalej pan generał mówi, chcemy także mieć dobrą, silną, mocną i otwartą politykę wobec Białorusi, ażeby prezydent Białorusi mógł nadal opierać się wchłonięciu Białorusi przez Rosję oraz opierać się rosyjskiemu dążeniu rozmieszczenia rosyjskich baz wojskowych na Białorusi. Proszę państwa, moja uwaga. W grudniu ubiegłego roku doszło do podpisania między Federacją Rosyjską a Białorusią 28 umów bilateralnych, gdzie nastąpiła ścisła unia międzypaństwowa dwóch państw, Białoruś i Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska i Białoruś pracowały nad tym od 20 lat, proszę państwa, od 20 lat. I towarzysze amerykańscy nie mogli o tym nie wiedzieć, bo też mają sprawne służby i wtedy jeszcze nie byli w takim dołku organizacyjnym i finansowym, jak są teraz. I już państwu powiedziałam, że wszyscy wszystkich podsłuchują, a zwłaszcza przeciwników geopolitycznych. I obecnie pan generał Hodges łaskawie chciałby udzielić nam rolę lidera, żeby odzyskać amerykańskie wpływy na Białorusi, bo Putin, proszę państwa, wygrał już na wschodniej Ukrainie. Białoruś przejął i wchłonął całkowicie i tak samo wygrał w Syrii i tak samo wygrał z Iraku, skąd rząd iracki po zabójstwie Soleimaniego nakazał się Amerykanom wynosić i tak samo wygrał Iran. Przecież już pogróżki groźne i pohukiwanie Amerykanów ucichły w stosunku do Iranu, a też chcieli nas tam na wojnę ciągnąć, co się przecież działo na haniebnej konferencji bliskowschodniej. Jak to wyglądało, to nie trzeba już powtarzać, wszyscy to wiemy. Proszę państwa, dopowiem tylko, że w ramach umów bilateralnych Unii po prostu Putin zrobił z Białorusią taką Unię, jak my mamy z Unią Europejską, tylko jeszcze mocniejszą. Bo poza zakresem wspólnych uregulowań, proszę państwa, pozostało tylko szkolnictwo i służba zdrowia. A Rosja i Białoruś mają wspólnie obecny ujednolicony kodeks cywilny, dobrze państwo słyszycie, kodeks celny, system podatkowy jednolity i wspólny dla obu państw, wspólną ochronę inwestycji, proszę państwa, i wspólną politykę. No więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Jak tu Amerykanie chcieliby wpływy odzyskać? Białoruś to jest już niestety stracona i nie daje
tam absolutnie wypchać, bo nie mamy w tym żadnego interesu. W wojenkę amerykańską o odzyskanie ich wpływów, bo Amerykanom, jak mówię, jeżeli Białoruś została wchłonięta przez Rosjan, przeoczyli to, zaniedbali to tak samo jak wzrost potęgi chińskiej, a teraz chcieliby to odzyskać naszą krwią, naszymi żołnierzami, sami nie mając nawet planów taktyczno-wojennych, obronnych, nie opracowali na przypadek konfliktu z Rosją, a chcieliby odzyskać tam wpływy i nas pchają do wojny z Rosją, żeby z powrotem opanować Białoruś. To tak na marginesie. Może się pan doktor, nasz znajomy, zechce tu do tego odnieść znowu. Miejmy nadzieję. Bo faktom się nie da zaprzeczyć. Proszę państwa, mówiłam już o tym i przypominam, że sprawa laboratorium w Wuhan potwierdza kooperację USA-Chiny, ale jaką? Ma to znowu związek z 5G i z planowanym już 6G, a mianowicie na płaszczyźnie elektronicznego zniewolenia całej ludzkości. Współpraca ta trwa od 2011 roku i rząd Stanów Zjednoczonych, powtarzam, rząd Stanów Zjednoczonych, a nie żadna fundacja Billa Gatesa czy inna organizacja pozarządowa, finansowała badania w tym chińskim laboratorium w Wuhan dotyczącym, szanowni państwo, właśnie tego koronawirusa, z powodu którego siedzimy teraz w zamknięciu, zatrzymana jest działalność gospodarcza i każe nam się chodzić z maseczkami na twarzach. Tak to wygląda i towarzysze amerykańscy już od tego nie uciekną. Słuchałam ostatnio wywiadu pana amerykańskiego generała Marka Milley, mojego ulubieńca, o którym państwu opowiadałam przy okazji mordowania, gwałcenia i okaleczania dzieci w Bośni, gdzie pan generał był i nie widzi potrzeby, żeby zrobić z tym porządek, a mógłby, to się nie przedawnia. To pan generał już wyraźnie spuścił z tonu i powiedział, że przypuszczamy, że ten wirus jest naturalny, ale nie mamy pewności. No bo kochani moi, jak Amerykanie płacili kasę dokładnie na Wuhan, na to laboratorium i na to konkretne badanie nad tym wirusem i od tego nie uciekną, bo kasa poszła, to cóż oni będą teraz zarzucać Chinom w związku z tym po prostu wirusem? To teraz spróbują uderzyć w Chiny pośrednio, po prostu wytaczając postępowanie w stosunku do WHO. Być może jakieś tam uchybienia po stronie WHO też zaszły, nie wiem tego, ale to i tak byłaby kwestia oboczna i wracam do kontynuowania omawiania wywiadu pana generała. To pani Ewo, może zróbmy chwilę przerwy i bieżączkę i politykę wymieszajmy z historią, bo mam tu pytanie, które się powtarza wielokrotnie, Damiana Bilińskiego i to jest pytanie z ostatniego programu. Czy pan Bogdan znał Ćwiklińską? Czy może coś powiedzieć o organizacji muszkieterzy i czy znał Gabiego Gaberskiego, asa trzech wojen? Panie Bogdanie, co pan na to? Panią Ćwiklińską poznałem. Mieszkała przy ulicy Alei 3 Maja 7. Miała dwa pieski. I w czasie nalotów na Warszawę to widziałem ją na schodach, gdzie jej służąca otwierała neseser i wybierała kropelki walerianowe, bo pani Ćwiklińska się czuła w tym momencie. To ja mogę tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o panią Mesalkę, również ją poznałem. Miała pieska, bardzo wysoka pani, elegancka. To była, zdaje się, primadonna jeszcze za czasów carskich. Mesalka. To dwie panie poznałem, bo ja miałem też pieska Żabkę, którą uratowałem dostałem od rodziców w 1937 roku. Przeszła z nami szlak cały bojowy, że tak się wyrażę. I dwa tygodnie przed samym powstaniem zdechła. To był dla mnie moment tragiczny. Na pogrzebie byli wszyscy moi przyjaciele. Muszę, jeżeli pani chce pozwolić. Panie Bogdanie, coś się dzieje z mikrofonem. Jakby pan mógł sprawdzić. Nie u mnie. Nie u pana. To bardzo państwa przepraszam, Bogdanie, panie redaktorze, to ja to musiałam moje psy, skoro o psach mowa, wygnać i drzwi zamknąć, bo się tu zaczęły nam kolmasać po prostu i stąd te zakłócenia. Już jest porządek. Właśnie, jeżeli państwo pozwolicie, chcę przedstawić wam mego przyjaciela z czasów okupacji niemieckiej, porucznika Stanisława Rumianka, który w tej chwili śledzi ten mój wywiad z państwem. To był mój przyjaciel.
Halo, halo. To był mój przyjaciel, który był w batalionie Bończa. I mogę przytoczyć tą historię właśnie tego mego przyjaciela, Stanisława Rumianka. Stanisław Bill, łącznik ciężko ranny na Piwnej 8 sierpnia, przestrzelony twórcą. Po 10 dniach pobytu u świętego Jacka opuszcza szpital i powraca do oddziału na barykadę. Przy kanonie dostaje przydział do sekcji karabinów maszynowych, gdzie walczy do końca powstania. To właśnie był mój przyjaciel z czasów okupacji niemieckiej. Razem włączyliśmy się do kręgu Zamek Szare Szeregi. Jego zastępowym to był kolega Zardanowski, którego znałem, bo gdy ja otwierałem wystawę w świętej pamięci Chrisa Brauna w St. Louis, to właśnie pan Zardanowski był na tej wystawie. To mogę właśnie powiedzieć o naszych tych kolegach i świętej pamięci Andrzeja Rumianka, który umarł w tym czasie, kiedy ja byłem w Warszawie. No, niestety, taka była sytuacja. Również Stacho Rumianek miał aparat, który też robił zdjęcia, ale na Starym Mieście przy moście Kerbedzia. Poznaliśmy się w 1939 roku w szkole przy ulicy Smulejkowskiego. I tam zacząłem moją edukację w tej szkole w 1939 roku. Zdaje się, po dwóch miesiącach wyrzucili nas Niemcy i my przeszliśmy do powszechnej szkoły przy ulicy Drewnianej, która w tej chwili jest. A moją profesorką była pani Kruszewska i moim drużynowym był Zbyszek Kruszewski. W tej chwili on jest profesorem w El Paso, Texas. Następna tura z ulicy Drewnianej na Sewerynu. I tam już wtedy Andrzej, Stacho, ja byliśmy w jednej klasie. No i oni mieli swoje zadania, ja miałem swoje zadania. Ja oblewałem ludzi, którzy chodzili na niemieckie filmy kwasem solnym. Byłem na koncentracji kilka razy. Następnie, co mogę więcej powiedzieć. W 1943 roku, przypominam sobie, zawsze Niemcy przed rozpoczęciem filmu był taki wochenschau, tygodni. Niemcy walczą i zwyciężają na wszystkich frontach. Werble biły, muzyka grała i w pewnym momencie, jak byłem właśnie w tym kinie, ten lektor nie witał tymi słowami, że Niemcy walczą, tylko powiedział: pamiętaj, Polaku, o zbrodni Blasku pod Katyniem. Jak ja to usłyszałem, przestałem oblewać i słucham. I widzę na ekranie niemieckich oficerów i odkrywanie grobów i ekshumacja grobów polskich oficerów. Już nie czekałem dłużej, pobiegłem do mamy i mówię: mamo, bo ja się z ojcem nie widziałem od czasu, kiedy w Grodnie pożegnał się z nami. I mówię, że widziałem ekshumację polskich oficerów. I następnie matka mówi: co ty, do kina chodzisz? Ja mówię: nie mogę tobie powiedzieć, bo ja właśnie nie mówiłem, że byłem w Szarczewa. W każdym bądź razie szmatławiec polski codziennie podawał wykaz oficerów polskich, których ekshumowali. Nie znaleźliśmy nazwiska mego ojca, ale to właśnie powiedziałem, żeby wspomnieć o moim przyjacielu, truchu Rumianku, Stachu, Wilku. Słyszysz mnie? Jeżeli słyszysz, to się włącz. No, miejmy nadzieję, że słyszy. No dobrze, a co pan powie o organizacji muszkieterzy? O
muszkietera? Tak. Ja nie słyszałem. Nie. Ja tylko czytałem książkę Dima. A taka osoba jak Gabi Gaberski, nie wiem, czy ja dobrze go tutaj wyczytałem. Gabi Gaberski, as trzech wojen. Coś pan ma do powiedzenia na temat tego człowieka? Nie. Też nie. Okej. Okej. W takim razie, drodzy państwo, dochodzi godzina 19:40. Drodzy goście i drodzy widzowie, połączymy się w tej chwili w kolejności z Łukaszem Łapką i z Anną Czarnecką, żebyśmy mogli porozmawiać na temat bieżącej polityki. Wrócimy, będziemy jeszcze mieszać z historią, na pewno, panie kapitanie, będziemy wracać, chyba że ma pan dla nas przygotowaną jakąś opowieść, ale o godzinie 19:40 ja się z nimi umawiałem na telefon, to też wywiąże się z tego, o czym miałem. Z wielką uwagą śledzę to wszystko, z wielką uwagą. Dzwonię do Łukasza Łapki. Halo, 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 witam Cię Łukaszu, Andrzej Poneta, Głos Obywatelski, jesteśmy na antenie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobrze Cię słychać, przedstaw nam się, powiedz kilka słów o sobie w skrócie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Łukasz Łapka, od półtorej roku jestem w Ruchu Narodowym, jestem działaczem, brałem czynny udział w urodkowaniu, no, w pracach Ruchu Narodowego. Czy mogę chwilkę, bo muszę, coś tu mi się dzieje. Może my Cię słyszymy chyba doskonale nawet. Wydaje mi się, że musisz sobie ściszyć, jeżeli oglądasz audycję, powinieneś sobie ściszyć mikrofon, tylko i wyłączyć. Aha, już, moment, już ciszą. No już, chyba już jest dobrze, prawda? No, myślę, że tak. Słuchamy Cię, Łukaszu. Jakbyś mógł nam powiedzieć... To może zacznę od samego początku. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że to, co tutaj Państwu opowiem, nie jest żadną próbą ataku na kogokolwiek. Po prostu chciałbym Państwu opowiedzieć historię, którą przeżyłem, zobaczyłem w Ruchu Narodowym, bo to po prostu trzeba powiedzieć w końcu... I myślę, że odpowiem od samego początku moją historię związaną z Ruchem Narodowym. Bo proszę Państwa, w 2015 roku wszyscy byliśmy zwiedzeni taką partią jak PiS. Każdy wierzył po prostu w to, co PiS mówił, bo padały piękne słowa, piękne obietnice. A co się stało w końcu? Jak to się skończyło? Każdy już to widzi, prawda? Skończyło się to tak właśnie dlatego, że wyborcy wierzyli ślepo w te piękne słowa, nie kontrolowali tego, co robią politycy, którym dano władzę, a przede wszystkim nie krytykowali działań tych polityków, którą po prostu oddano władzę. Ja wstępując do Ruchu Narodowego powiedziałem sobie dość. Już raz byłem zwiedzony, chcę dać szansę partii, ale będę, że tak powiem, przyglądał się działaniu. Bo w Konfederacji ludzie na dole to są naprawdę świetni ludzie. Poznałem wielu, to są prawdziwi patrioci i naprawdę nie chcę, żeby byli po raz kolejny oszukiwani, tak jak miało to miejsce 5 lat temu. Mam dość robienia w kółko tego samego i oczekiwania innych rezultatów. Mam naprawdę dość bycia oszukiwanym. A więc może zacznę od samego początku. Tak jak każdy, kiedyś byłem tak zwanym przysłowiowym lemingiem, nic mnie nie interesowało, jeśli chodzi o politykę. Po prostu żyłem dniem codziennym i nie patrzyłem, że tak powiem, na scenę polityczną. Ale zmieniło to się wszystko przez zupełny przypadek, gdy po prostu stałem się naocznym świadkiem tego, co jest pod naszymi stopami, tego, co kryje nasza polska ziemia i jak Polska jest bogata. Co oczywiście to wywołało szereg pytań. Dlaczego nie wydobywamy tych bogactw, które mamy? Czemu nic po prostu społeczeństwo o tym nie wie? Zacząłem wtedy szukać odpowiedzi na własną rękę. To naprawdę spędziłem bardzo wiele godzin na początku, oczywiście, jeśli chodzi o tematy złóż, potem to się rozwinęło na inne tematy.
ale spędziłem naprawdę dużo, dużo godzin na pozyskiwaniu informacji. W końcu te informacje zawiodły mnie do Ruchu Narodowego. To była partia narodowa, partia, która po prostu walczy o polskie interesy. Umówiłem się na pierwsze spotkanie. Poszedłem na to pierwsze spotkanie. Akurat pan ówczesny teraz poseł Urbaniak prowadził to spotkanie. Zapytał mnie się wtedy, co mnie skłoniło do tego, żebym do Ruchu Narodowego przyszedł. Opowiedziałem mu swoją historię, jak dość dokładnie, jak to po prostu było, co widziałem, całą historię po prostu z łóżami naturalnymi, że po prostu przyszedłem tutaj, żeby po prostu walczyć o te nasze bogactwa i o Polskę. Już wtedy jakoś tak, nie wiem, czy może ja jakoś to tak odniosłem się do tego, bo pan Urbaniak właśnie takie dziwnie na to patrzył. Ale pomijając już ten temat, brałem czynny udział w ulotkowaniu, w zbieraniu podpisów. I po prostu za każdym razem, gdy na spotkaniu, gdzie można było się wypowiedzieć, poruszałem po prostu temat złóż naturalnych. Dlaczego Konfederacja nie wspomina o tym? Później już dawałem dowody na to, jakie są złoża, ponieważ, proszę Państwa, dam Państwu taką fajny przykład. Jeżeli Państwo mieszkacie w miejscowościach, gdzie dokonywano odwiertów, dokonywano badań geologicznych. Prześledźcie sobie, bo to łatwo sprawdzić jest, prześledźcie sobie Państwo, kto jest właścicielem ziem, na których te odwierty wprowadzono. I to naprawdę Państwo się zdziwicie. A to bardzo łatwo sprawdzić, gdyż można iść pod pozorem chęci kupna i sprawdzić sobie, kto jest właścicielem. Naprawdę Państwo zdziwicie się dość mocno, kto jest właścicielem ziem, na których dokonuje się odwiertów w danych miejscowościach. Wracając do historii, tak jak mówiłem, na każdym spotkaniu poruszałem temat złóż. No właśnie jednym z tych spotkań poznałem panią Anię Czarnecką, bardzo fajna osoba, do tej pory razem współpracujemy. I za każdym razem na tym spotkaniu, gdy poruszałem temat złóż, ówczesny poseł próbował zmienić po prostu inny temat. Wrzucał po prostu, widać, że to był temat dla niego niewygodny, że nie chciał podejmować tego tematu, więc próbował, że tak powiem, przerzucić na inny temat. No ludzie, gdy słyszeli temat złóż i tego, co mam do powiedzenia na ten temat, no nie dawali tak łatwo przejść do innych tematów, zaczęli się wypytywać, zaczęli podnosić ten temat i widziałem, że to jest temat niewygodny. A przecież jeszcze podnosiłem ten temat przed wyborami do Sejmu, gdzie Konfederacja mogła po prostu, już była we wszystkich mediach, we wszystkich, była już zapraszana. I czy to tak łatwo, czy to tak trudno jest po prostu ludziom powiedzieć prawdę, ludziom dać nadzieję, której nie mają, bo ludzie nie mają w tym momencie nadziei. A gdy dowiedzieliby się, co mamy pod stopami, jak Polska jest bogata, myślę, że zaufaliby partii i tutaj nie mówię o tym, że Konfederacja ma wyjść i powiedzieć tak, mamy. Nie. Chciałem zawsze jednego, aby dogłębnie zbadać temat, a jest możliwość taka i naprawdę na tym temacie nie byłoby już 11 posłów, tak jak jest teraz, ale byłoby dużo, dużo więcej, bo ludzie potrzebują nadziei. Jakie, Łukaszu, mam do Ciebie tylko prośbę, jakie macie dowody, jakie macie informacje, że w Waszym regionie znajdują się złoża i czego? Tylko tak pokrótce, żebyś powiedział. Powiem tak, w moich gminach, gdzie mieszkam i w gminie sąsiedniej, właścicielami
ziem, pod których były odwierty, jest na przykład wiceminister rolnictwa. Nie będę tutaj rzucał nazwiskami, bo nie chcę się potem włóczyć po sądach albo jeszcze nie wiadomo co, ale to naprawdę jest bardzo prosto sprawdzić. Oraz jego koledzy. To są naprawdę bardzo poważni ludzie, bardzo majętni. I to ziemia została zakupiona w 2010 roku. W 2012 dokonywano odwiertów, więc 2 lata wcześniej. Oczywiście dzierżawa za te, że tak powiem, odwierty, nie, bo wcześniej te ziemie należały do Ministerstwa Rolnictwa, do Skarbu Państwa. I dzierżawa za te nie trafiła już do Skarbu Państwa, tylko już oczywiście do osób prywatnych i wiadomo do kogo. Naprawdę jest to bardzo prosto sprawdzić. I jeżeli kogoś, powiedzmy, w niedalekiej odległości dokonywane były takie prace, to warto jest sprawdzić, kto jest właścicielem ziemi. Naprawdę polecam. Okej, okay. Właściciele ziemi, możemy się domyślać, kto jest tak samo jak właściciele ziemi, po których później cudem zaczynają biec witki autostrad, to podejrzewam jest ta sama zasada, ale co tam w tej ziemi leży, bo wiem, że w rozmowie, wydaje mi się, że w naszej rozmowie padło, że wiedzieliście i mieliście jakieś ekspertyzy, jakieś odwierty, co w tej ziemi jest? Andrzeju, powiem tak, ja widziałem osobiście dokumenty. U nas akurat to jest gmina Gniewino, gmina Choczewo, jest ropa i gaz. Nawet dzisiaj widziałem geofizykę Toruń, cały czas u nas. U nas nie odpuszcza geofizyka Toruń, jest od kilku lat i cały czas prowadzą badania. Naprawdę jest tego mnóstwo, tych busów, tych jeepów, które jeżdżą i prowadzą badania, ale u nas jest ropa i gaz, to mogę powiedzieć. Mm-hmm. Potwierdził mi to sam wójt gminy. I teraz tak, doszedłem do świadka, który pracował w firmie, był tam po prostu takim, wypuszczał i wpuszczał pojazdy. Nie chcę mówić oczywiście nazwiskami, ale doszliśmy do świadków, którzy tam pracowali. Wszystkie złoża, tutaj te nasze, są zabezpieczone, przygotowane do eksploatacji. Zabezpieczenie polega na tym, że nad odwiertami jest płyta, a na płycie jest około 2-4 metrów ziemi. Przygotowane są wszystko, łącznie ze studniami do pompowania wody. Dosłownie wszystko jest przygotowane. Mhm. Rozumiem. Także ja to także przekazywałem panu Urbaniakowi. On oczywiście za każdym razem mówił jedno. Ja nie jestem ekspertem, ja tego tematu nie podejmuję, ja się na tym nie znam, ja nie chcę w ten temat wchodzić. Okej, mówię, być może tak jest. Nie negowałem tego w tamtym okresie. Cały czas dalej działałem, że tak powiem, w ruchu narodowym, ale bacznie przyglądałem się, postanowiłem bacznie się przyjrzeć liderom tego ruchu. I na przykład do pana Bosaka, a już w ogóle do pana Korwina mam naprawdę mnóstwo obiekcji. Bo pan Bosak, jak wiemy, był w Komisji Polsko-Izraelskiej. Ja proszę teraz, proszę państwa, sobie zobaczyć, kto był w tych komisjach, a teraz są ministrami. Teraz są ministrami w rządzie PiS-u. I to nie jest tak, jak pan Bosak mówi, że to jest tylko taka komisja, która tam nic nie robi i tak dalej. Bo to jest bzdura po prostu. Proszę sobie prześledzić nazwiska, kto był w tych komisjach i ci ludzie, kim teraz są. Dobra. Łukaszu, i to są konkrety. Zatrzymujemy teraz tę rozmowę, żeby za bardzo nie zabierać czasu naszym gościom. Mamy do wykonania jeszcze telefon do pani Anny Czarneckiej, także dziękujemy ci bardzo. Myślę, że nasi świadomi widzowie sprawdzą sobie, kto w tych komisjach jest, kto w tych komisjach był. Tak, panie Bogdanie? Czy mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo. Tak. Czy pan inżynier zna historię odwiertów
w latach 50., 51., 2. Ja pracowałem w hydroprojekcie i miałem do czynienia właśnie z geologią. Dostawaliśmy próbki, ale odmierty były robione nie mechanicznie, tylko przy pomocą kieratów, że ludzie chodzili naokoło ze świdrem i wiercili tą ziemię. To samo te odwierty były prowadzone na Wiśle przy budynku metra wtedy. Czy pan zna tą historię dawną? Pan Bogdan zadał ci pytanie, Łukaszu, czy znasz historię odwiertów z 51 i 52 roku? Odpowiedz krótko, tak czy nie? To znaczy tak, bardzo mało na ten temat wiem. Wiem, że za komuny dokonano mnóstwo odwiertów, ale no, powiem szczerze, że nie mam aż takiej dużej wiedzy. Nie jestem żadnym inżynierem, od razu zaznaczam, okay. Tak? Łukaszu, będziemy ci dziękować, oddzwonimy do pani Anny Czarneckiej. Bardzo ci dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję również. I teraz, drodzy państwo, tu padło pytanie, że nie odpowiedział na pytanie. Odpowiedział. Otóż powiedział, że chodzi tutaj w tych terenach, o których mówił i wcześniej padły miejscowości, że chodzi o ropę i o gaz. Musiało to szanowni państwo, wam umknąć. Drodzy goście i drodzy widzowie, poczekajcie, ja się teraz połączę z panią Anną Czarnecką. No niestety, tak to wygląda, takie mamy możliwości, a chciałbym, zresztą wespół i w porozumieniu tu z naszymi gośćmi... Ja chciałam dodać, że w pełni się zgadzam z tym, co powiedział pan Łukasz, dokładnie tak to widzę. Chodzi o kontrolę i o od początku po prostu no, pchanie zachowań naszych liderów i posłów w uczciwym, właściwym kierunku. Właśnie, dlatego próbujemy tutaj przytoczyć i zawezwać do programu jak największą ilość osób, żeby ktoś nam nie zarzucił, że jest dwoje czy troje psychopatów, którzy nie wiadomo czego chcą. Pani Anno, czy się słyszymy? Dzień dobry, Andrzej Poneta, Głos Obywatelski. Słyszymy się. Pani Anno, witam Panią. Po drugiej stronie mamy Pana Bogdana Choroszowskiego, naszego kapitana Powstańca dobry Warszawskiego. Wieczór. Panią wieczór Państwu, dobry wieczór. Panią Ewę Żełuską i prawdopodobnie dziesiątki tysięcy widzów, ale YouTube nam pokazuje, że tylko 800 osób czy 700, ale no, ja w to nie wierzę. Także prawdopodobnie... Witam wszystkich, którzy tam są. Jasne. Dobry wieczór, Pani Aniu. Ukrytych. Dobry wieczór. Pani Aniu, czy mogłaby nam Pani szybciutko opowiedzieć historię? Pan Łukasz Łapka, który przed chwilą nam tutaj opowiedział sprawę złóż, sprawę waszego, jego akurat lokalnego, lokalnych spraw. Chodziło tutaj o gaz i chodziło tutaj o ropę i o stosunek posła Konfederacji, który odpowiedział, że się nie zna i że się tym zajmował nie będzie. Tak powiedział pan Łukasz Łapka. Co by pani mogła nam opowiedzieć ze swojej strony i ze swoich regionów? Rozumiem, że to jest obszar zachodniopomorski, tak? Ja mieszkam pod Gdańskiem, natomiast Łukasz Łapka mieszka gmina Gniewino i poznaliśmy się, jak Michał Urbaniak został posłem. I właśnie od razu na tym pierwszym spotkaniu Łukasz Łapka mówił o pamiętaj, Michał, o naszych złożach, pamiętaj o naszych złożach. Więc ja, będąc w rotach Marszu Niepodległości, od razu wysunęłam ucho, że tak powiem, bo takie sprawy jak wody, lasy, złoża, to są bardzo powiązane z roszczeniami. Tak mi się zawsze wydawało. Więc zaczęliśmy drążyć temat. I jak żeśmy zorientowali się, że sami nie damy rady z tym wszystkim, że ta ziemia jest wykupowana, że mamy tyle złóż i nikt z tym nic nie robi, nikt nie jest zainteresowany, żadne media, to postanowiliśmy uderzyć do naszych posłów, no bo do kogo, tak? I tak się złożyło, że akurat pojechałam na szkolenie Ruchu Narodowego. To był 1 grudzień akurat Andrzejki. No i spotkałam posła Winnickiego, no i mówię mu, no mamy taką sprawę, nie wiemy co z tym zrobić. A on pani Aniu, da pani preza, no to możemy jakoś to potem, a ja nie będę miała czasu potem, ja mam tylko dzisiaj czas, więc musimy to załatwić i no to proszę wysłać mi maila. Ale jak wróciłam do domu i się zastanowiłam, że może to za mało do jednego posła, mówię do Łukasza, Łukasz, może trzeba do wszystkich, może trzeba do mediów, może, no to więc dzwoniliśmy, pisaliśmy do różnych mediów, ja nawet do Radia Maryja, no i do takich redaktorów, no już nie będę wymieniać, po prostu poruszaliśmy niebo i ziemię. I tylko pan Krzysztof Tytko ze swoim
się nazywa Obywatelski Komitet Zasobów Naturalnych. Tylko oni nam pomogli i tylko oni się do nas odezwali i uznali tą sprawę za ważną i że to naprawdę, skoro jesienią pracuje 150 ludzi z geofizyki Toruń i robią już końcowy etap, czyli zasilanie terenu, no to chyba coś tam się dzieje, tak? A nie mamy się kogo innego zapytać. Więc Krzysztof tylko nam pomógł, opracował taki list do wszystkich 11 posłów Konfederacji. Oni otrzymali ten list chyba 16 grudnia. Także niech nie mówią, że nie wiedzieli, nad czym głosują wtedy w Sejmie w styczniu. 23 to głosowanie było. Niech nie mówią nam, wyborcom, że nie wiedzieli, o co chodzi, bo dokładnie wiedzieli. 19 albo 18 grudnia złożyli interpelację poselską 971 z zapytaniem o podatek miedziowy, więc na pewno dostali ten list i zaczęli ruszać głowami. Ale nie wiem, czy zostali uciszeni, czy zastraszeni, czy nie wiem, jakie środki są w nacisku na takich ludzi, posłów. Nie wiem tego. Natomiast wiem, że nasi posłowie, narodowcy zwołali ten zespół parlamentarny, o który żeśmy prosili, ale niestety nie przychodzili na niego. Na pierwszym zespole był Winnicki, Braun i kto tam jeszcze był? I na chwilę był jakiś jeszcze chyba Sośnierz albo Berkowicz. O, przepraszam, Berkowicz był. Natomiast na drugim i trzecim zespole już nie było ani jednego narodowca, a przecież to są narodowe nasze sprawy złoża, tak? Jak my jedziemy z Gdańska, poświęcamy swój czas, tam siedzieliśmy, raz siedzieliśmy 8 godzin, non-stop, a im się nie chce przyjść z Warszawy, pytaliśmy się później, ja osobiście, naszego posła Michała, dlaczego nie przyjdziesz na ten zespół, dlaczego się nie zainteresujesz? A on mówi, chcesz zobaczyć mój kalendarz, mam zajęty. To są sprawy ważne i ważniejsze. Jak słyszę, że na przykład poseł Korwin-Mikke chce sprzedać nasze kopalnie, on to 4 grudnia ogłosił na Facebooku, no to posłowie narodowcy, pytamy ich się, wy też chcecie sprzedać nasze kopalnie? No cisza. Później się pytaliśmy, bo mamy taki komunikator, sygnał na Pomorze, więc tam z Łukaszem, jeszcze z taką Violetą, pytaliśmy się ich non-stop. Dlaczego tak zagłosowaliście? Co? Jak? Dlaczego? Dlaczego tak się głupio tłumaczycie? No, poseł Winnicki nam tłumaczy, że będziemy mieli z podatków, tak? Że emerytury będziemy z tego mieli. Naprawdę? To jest urąganie naszej inteligencji, takie tłumaczenie. Więc nikt nam nie odpowiedział na nasze pytania. Wysyłane były podobnież nasze pytania. Ja osobiście dzwoniłam do Krzysztofa Szymańskiego i on przedstawił moje pytania Winnickiemu. Na przykład, czy posłowie narodowcy zgadzają się, tak jak Korwin-Mikke, sprzedać nasze kopalnie? Albo dlaczego zagłosował tak i tak? Chodziło mi tam o głosowanie nad sprawozdaniem stanu mienia Skarbu Państwa, bo było też takie głosowanie, co nam Krzysztof tylko opowiedział, że alarmował posłów Konfederacji, mówił idźcie, zagłosujcie, bo to zaniżają nasze kopalnie. Wycena naszych kopalń jest podobnież zaniżona o 100 albo więcej razy. On nawet nie jest w stanie obliczyć tego, o ile razy. Poziom węgla jest obliczony tylko do 1200 metrów, a przecież przy nowych technologiach można wydobywać energię z węgla z 5 albo nawet więcej tysięcy metrów. Także na tą komisję poszedł poseł Winnicki i jeszcze się zgodził, tak jak to PiS tam zasugerował. Także jednogłośnie zgodzono się na tą wycenę, tak? Także taka jest nasza historia. Pytaliśmy się, prosiliśmy posłów o odpowiedź, nikt nam nie odpowiedział. Poseł Urbaniak powiedział, Anno, jak tak tu nas atakujesz, to może opuścisz już Ruch Narodowy. Ja powiedziałam, że nie opuszczę, dlatego że zapłaciłam składkę roczną i nie mam zamiaru. No to za 2 dni dostałam zwrot składki rocznej i tak czekam właśnie. Teraz mamy koniec kwietnia, także pewnie za pół roku, jak minie, to dostanę
jakiś list, tak, że już mi dziękują za moją współpracę. Natomiast byłam kiedyś bardzo zaufaną osobą. Startowałam z listy Konfederacji do Sejmu z 9 miejsca w naszym okręgu, czyli 25. Zdobyłam 1384 głosy. Byłam asystentem społecznym posła. No i sprawa w Łusznach bardzo pokłóciła cały nasz pomorski ruch narodowy. Natomiast nasz poseł, znaczy jakby to powiedzieć, no wszyscy mieliśmy nadzieję, że jak Konfederacja wejdzie do Sejmu, to zaczniemy działać. Ludzie do nas dzwonili w różnych sprawach. No na przykład teraz słuchałam audycji w czwartek. Pan Bogdan Morkisz powiedział, że pan poseł Urbaniak prosi, żeby nosić maseczki, no że tak trzeba, że trzeba czekać na szczepienia. Ja słyszałam jeszcze coś innego, że poseł Urbaniak zajmie się naszymi projektami obywatelskimi, które są złożone do Sejmu i właśnie ten projekt Stop Seksualizacji tak mu leży na sercu. Więc wam powiem, drodzy słuchacze i mili państwo, że my mamy w Gdańsku edukację seksualną, 2 lata już. To się nazywa program Zdrowe Love i Michał Urbaniak bardzo dobrze o tym wie. Skontaktowałam go z ludźmi. Zresztą on tam zna trochę ludzi też z odpowiedzialnego Gdańska, bo tam działa 200 młodych ludzi, rodziców, którym zależy na sercu po prostu edukacja ich dzieci. Więc tam 2 lata już się boksują z urzędem miasta. Natomiast Łukasz Urbaniak, no dobrze, wyznaczył prawnika, takiego Dawida, my żeśmy się spotykali 2 razy, a mają tam z tego odpowiedzialnego Gdańska ludzie tą osobę, że po prostu perełka. Nazywa się pani Alina Józefa Strzałkowska. To jest kobieta, która opracowywała program do wychowania do życia w rodzinie. W 2001 roku ona już ten program opracowała i wdrażała do szkół. Także ma to wszystko w małym palcu. Tylko zaczerpnąć od niej wiedzy i po prostu Michał Urbaniak może zadać interpelację konkretną w Sejmie. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego jest łamane prawo konstytucyjne, prawo oświatowe? No przecież na to są paragrafy. W Gdańsku się dzieją straszne rzeczy. Do Polski jeszcze tam do was nie doszła tak edukacja, że w szkołach macie od 15 roku życia nakaz nauczania, tak? Znaczy nakazu nie ma, bo to jest tak sprytnie też ujęte. Ale to jest inny temat, to byśmy mogli rozmawiać o tym po prostu drugą godzinę. Natomiast chciałam powiedzieć, że Michał Urbaniak po prostu nie chce tych spraw ruszać, albo się boi, albo ma... Zgłosiła się do nas jeszcze, powiem wam tak króciutko, taka pani doktor, bardzo przejęta swoją sprawą, bo to chodzi o stawy biodrowe, o implanty, po prostu te stawy nie wszystkie są dobre, nie wszystkie mają atesty. W Polsce oczywiście kupujemy chyba te najtańsze i najgorsze. Ona ten temat drąży od wielu lat już. Już w tamtym Sejmie poseł Arciszewska składała jej interpelację na ten temat, 2. No i przyszła, znaczy no tam ją skontaktowałam z Michałem. I mówię, pośle Michale, no zajmij się tą sprawą, bo naprawdę ta kobieta mówi takie rzeczy, że na przykład w naszym organizmie wydalają się te metale ciężkie, tak, pod wpływem tarcia. Nikt tego nie bada, poziomu tych metali. Od tego jest choroba kobaltoza. Być może dużo ludzi na to choruje i nawet nie wie, bo to jest ciężko tak zdiagnozować i dojść do tego, bo to atakuje wszystkie organy tak po kolei, wątrobę i nerki i wzrok i wszystko. No więc powiem wam, że Michał spotkał się z tą panią oczywiście, zapisał wszystko, co ona tam mówiła, czyli tam te pytania, tą interpelację gotową mu przygotowała. No i ta kobieta dzwoni do mnie za jakiś czas. No proszę panią, no nic, poseł się nie odzywa. No i co ja mam jej powiedzieć? No mówię, że poseł jest młody, że może nie rozumiem tych spraw chorobowych różnych. No wiadomo, on ma 30 lat. No ale żeby w ogóle nie odpowiedzieć na maila kobiecie, no to jak tak można, tak? No więc taki jest nasz poseł i być może taka jest Konfederacja, że pięknie nam mówili, opowiadali, jak to będzie cudownie, jak oni dojdą do
głosu, że my wszyscy rzuciliśmy się do pracy za darmo po prostu, żeby im pomagać, żeby czytać te ustawy sejmowe. Przecież to jest napisane takim językiem i po tyle stron. Tak samo ta ustawa właśnie, o której mowa, o której żeśmy się tak pokłócili, prawo górnicze geologiczne. No, pan Krzysztof Tytko mówi, jedną stronę trzeba czytać 15 minut i jej wracać z powrotem, a tych stron jest 240. Więc jak się pytaliśmy Michała, dlaczego tak zagłosował, to on powiedział, no Winnicki mu tak kazał. No, po prostu tak się przyznał, że rada polityczna, że poseł Winnicki, on już drugi rok jest, drugi sezon w Sejmie, on już wszystko lepiej wie, więc no więc taka jest sytuacja z naszą Konfederacją. Jakieś pytanie może? No pytań tu nie widzę. Pani Aniu, jedynie troszeczkę widzę smutek, który się pojawił. Nasi widzowie mają to do siebie, że potrafią używać kąśliwego języka. Nie uszanują czasami, nie mówię o naszych widzach, ale znajdują się tacy, że nie uszanują żadnych świętości, a teraz jakoś smutek zapanował. Ja się nie cieszę się, że mówi pani o tych rzeczach, bo ja naprawdę nie chciałbym, żeby tak było, ale cieszę się, że są ludzie i do takich ludzi będziemy się odnosić, żeby nie było tylko, że łuska, jak tu piszą. I zaraz też się przed zakończeniem programu odniesiemy do pewnego rodzaju incydentu, który miał miejsce w ostatnich dniach, bo przekroczone zostały jakiekolwiek normy dobrego wychowania przede wszystkim. Czy jakiś inny wariat z Radomia mówi o tych sprawach, tylko należy mówić, bo naszą rolą jest tutaj mówienie prawdy i uczciwości. My się będziemy mylić, bo jesteśmy ludźmi, my działamy na intuicji, ale będziemy się starali do tej prawdy docierać. I bardzo pani Aniu dziękuję za ten głos. Co niektórzy mówią, że zbyt długi, myślę, że nie. Dostaje pani tutaj bardzo dużo poparcia wśród naszych obserwatorów, dostaje pani poparcie z naszej strony, bardzo pani dziękuję za ten telefon, myślę, że jeszcze się z panią kiedyś ja się dołączam do podziękowań, szanowni państwo. Tak, pani Ewa, ja tak szybko, chaotycznie może mówiłam, bo mam dużo do powiedzenia, bo po prostu jestem zawiedziona, tak jak no nie wiem, czy wszyscy to widzicie, że Konfederacja znów pięknie mówi, posłowie znów no dobrze mówią. No jak ja posłuchałam teraz Brauna, który krzyczy do Trybunału Konstytucyjnego, tam tych wszystkich, nie naszych premierów, i no faktycznie ma rację. No wszystko pięknie, ale przyjdzie do głosowania na ważny temat, to nie wiem, co zrobią, tak? Jeśli jeszcze mamy trochę, jeszcze mamy lasy, jeszcze mamy wody. Jeszcze mamy bogactwa naturalne, bo na razie to miedzi nas pozbawili, ale jeszcze trochę innych rzeczy mamy, tak? Jest to szarpać na pewno. No jest. Jest co szarpać, chętnych mamy mnóstwo. Pytanie teraz, czy uczciwością, nie wiadomo w jakiej sytuacji są nasi posłowie. Myślę, że tak jak jest 11, tak można śmiało się pokusić, że jest przynajmniej 3 albo 4 wersje, które nimi powodują. Ale uczciwość wymagałaby tego, żeby się zachować w troszeczkę inny sposób. Tak mi się wydaje. Może oni wiedzą więcej, może są mądrzejsi od nas, na pewno są mądrzejsi, ale tak jak pani powiedziała, pani Aniu, i to co mówi pani Ewa Żełuska, i pani Ewa Żełuska od 10 tygodni, pierwsza wsadziła kij w szprychy w sposób, ja tu się odniosę już do tego, o czym mieliśmy rozmawiać i co mieliśmy sprostować. Szprychy kij wsadziła 10 tygodni temu, kiedy jeszcze nikt nie mówił o COVID-zie. W tej chwili wszyscy się mądrzą. Ja parę razy w życiu też przeżywałem taką sytuację, że każdy się bał, każdy siedział, nic nie widział. Wchodziłem, wybijałem drzwi, a potem nagle obok mnie, jak wszyscy się zorientowali, że w środku jest pusto, pojawiało się wielu mądrych i wszyscy zapominali, kto te drzwi wyważył. I tak samo jest z panią Ewą Żełuską w tej chwili, która powiedziała, że to korona ściema i to na samym początku. Niewiele było osób, było parę osób w Polsce, ale niewiele. Między innymi o tym też mówił Tomasz Grguć, który nie, że się obraził, moi drodzy, po wpisach i nie było go w poniedziałek, tylko po prostu miał inne sprawy, nie był w stanie dojechać do Radomia i oczywiście w przyszły poniedziałek na audycji będzie. Tak samo odpowiadam wam, że jakbym zaprosił posła Brauna, żeby to sprostował, a myślę, że niebawem trzeba będzie go zaprosić i zadać pytania, to pan poseł Braun też nie będzie miał najmniejszego problemu, żeby wystąpić tu na antenie. Odnośnie innych się nie wypowiadam. Dlatego też, moi drodzy, chcieliśmy z panią Ewą wydać oświadczenie, bo ostatnio został ten program zaatakowany, w szczególności ona. Zwracamy się do pana Mirosława Mojki. Panie Mirosławie, i pani Ewa pewnie się zaraz dołączy. Bardzo
Bardzo, bardzo pana wspieramy w walce o prawdę, w walce o polskie złoża. Jest nam przykro, że potraktował nas w jakiś sposób, pan w ten sposób, w szczególności panią Mewę, że użył pan publicznie takich słów. Jest nam po prostu przykro. Jako dobrzy chrześcijanie, jako Polacy i patrioci, wybaczamy panu to oczywiście, nie żywimy do pana urazy. Jest nam po prostu przykro i nie będziemy z panem dyskutować, skoro mógł pan się do czegoś takiego posunąć. A proszę się zapoznać z programami Głosu Obywatelskiego i zobaczyć, kto ten problem ruszył 10 tygodni temu, kto na światło dzienne wywlókł sprawę złóż. Jak pan sobie uzupełni te informacje, to wiem od pani Ewy Żałuskiej, że nie oczekujemy tu, ona nie oczekuje żadnych przeprosin. Po prostu niech pan się uderzy przed lustrem w pierś. Niech pan zobaczy, jak ta kobieta mówiła, w jaki sposób, niech pan się zapozna, została potraktowana w strukturach Konfederacji, bo to jest oczywiście jawne, tu nikt niczego nie ukrywa i niech pan się następnym razem hamuje w stosunku do kobiety, w szczególności z takimi słowami. Pani Anno, bardzo pani dziękuję za ten głos rozsądku. Myślę, że będziemy się jeszcze niebawem kontaktować. My końcówkę programu oddamy tutaj w ręce zarówno pani Ewy i jeszcze pana Bogdana. Zanim pani Ewa... No jeszcze tylko chciałam powiedzieć, z panią Ewą Żałuską też żeśmy się wykłóciły chyba ze 3 noce i 3 dni o sprawę. My się, pani Aniu, nie kłóciłyśmy. My rozmawiałyśmy bardzo rzeczowo i bardzo przyjemnie i z szacunkiem. I bardzo mile wspominam rozmowy z panią. Bo po prostu, no, kiedy mówić sobie szczerze, tak? Już jesteśmy pod ścianą, panią, tak? Całkowicie zgodziłam i przyznałam pani rację i przyznałam również, że nie wszystko wiedziałam, ale nie jestem osłem, żeby się upierać, kiedy po prostu fakty wyglądają inaczej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy pani Aniu, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przesyłamy uściski, do usłyszenia, pani Anno. Teraz tak, panie Bogdanie, krótko... Chce się pan odnieść, jasne, słuchamy. Odnośnie właśnie wierzeń. Kiedy ja pracowałem właśnie w hydroprojekcie, pewne tereny w Polsce były zastrzeżone. Wtedy były zastrzeżone. I jak my robiliśmy interpretację odwiertów w tych terenach, gdzie można było robić, to był taki okres, że jak się dawało projekt na deskę kolwany, potem się kończyło pracę, to trzeba było zamykać i stemplować przed wrogiem klasowym. Panowie tego nie wiecie jeszcze, prawda? Z tego okresu. I potem specjalna komisja, jak już wychodziliśmy z pracy, to przychodziła i sprawdzała, czy pieczątki są nieprzerwane i czy na deskach, na których pracowaliśmy przy tych odwiertach, czy ktoś nie zostawił przypadkiem jakiegoś programu. To był ten właśnie ten okres, lat 50. Jeżeli chodzi o granice z Niemcami, tam nie można było naszym geologom podchodzić blisko, bo były tereny zaminowane. No to tylko to dodać. Panie Bogdanie, padło to pytanie dość wcześnie, zanim poprowadziliśmy rozmowę w tym kierunku, jak przed chwilą. Padło pytanie o oddziały Dillivangera podczas Powstania Warszawskiego i oddział czy szwadron muzułmanów, który się znajdował w oddziałach Dillivangera, bo wiemy, że w większości to byli Ukraińcy, ale był i oddział muzułmański. Co pan może powiedzieć na ten temat? Bardzo to interesuje naszych widzów. To byli zbrodniarze, no tylko mogę to powiedzieć. Zbrodniarze. Ludzie wyzuci z człowieczeństwa. Tylko. Przedstawia się w różnego rodzaju filmach i komiksach jako takie maszyny, takie zombie ze świecącymi oczami. Czyli to by odpowiadało temu, co oni tam robili, prawda? To najgorszy element, jakikolwiek mógł być w jakiejkolwiek armii. Jakiejkolwiek. A jeszcze wracając do tego mego przyjaciela Stacha, on był ze mną właśnie w muzeum w Krakowie, razem z panem Andrzejem Dudą. Proszę bardzo. Jak mówiłem ostatnio, prawda, z państwem, to właśnie ten mój przyjaciel Stacho Rumiany, który nas słucha w tej chwili. I ja jemu dałem części
fotografii Chrisa Browna, żeby w Brywinowie zrobił też wystawę dodatkową. Kiedy byłem w Stryju, również dałem dodatkową wystawę Chrisa Browna w ośrodku polskim w Stryju. Tam była dyrektorem pani Bojko. Nie mam z nią kontaktu, bo straciła ze mną kontakt. To tylko tak na marginesie podaję. Ja tylko chciałem państwu pokazać właśnie ten mój symbol. Ten, który nosiłem w Niemczech, w obozie niemieckim. To. A tutaj to jest moje zdjęcie, kiedy znalazłem się już w obozie niemieckim w Westfalii, Hagen, Dortmund, ZOS. Następnie, jak wspomniałem ostatnio, to chciałem właśnie nie być gołosłowny i pokazać również takie zdjęcie. Widzicie państwo? Tak. To właśnie w Warszawie. Na terenie getta. To. No i moje zdjęcie z Alei 3 Maja. Z tego miejsca właśnie fotografowałem tym moim sidą przechodzącej armii niemieckiej ze wschodu na wschód i z zachodu i odwrotnie. A to, jak już wybrałem wolność w Brukseli i dostałem azyl polityczny, tak żeby nie być gołosłownym. No i tutaj Escape Program. Ciekawa jestem, czy my teraz możemy wdrożyć sobie, czy powinniśmy sobie wdrożyć taki United States Escape Program, bo ja płynnie przejdę, Bogdanie, jeśli pozwolisz. Postawię kropkę nad i. Proszę państwa, od wywiadu z panem generałem, którego już widzę, dziś czasowo nie dokończymy, ale będziemy kontynuować, bo to jest ważne, wynika z tego masa informacji. Chcę jeszcze wrócić do bieżących, codziennych konferencji pana prezydenta Trumpa w sprawie COVID, ponieważ pan prezydent Trump prowadzi codziennie konferencje prasowe, takie briefingi dotyczące sytuacji w USA właśnie wywołanej koronawirusem. I chcę państwu powiedzieć, że oficjalnie pan prezydent zapowiedział, że Stany Zjednoczone wstrzymują wszelką pomoc humanitarną, a więc pomoc pokojową, dopóki nie uporają się z wewnętrznymi problemami wywołanymi przez koronawirusa. A przecież pomoc wojskowa, na którą tak bardzo liczy rząd PiS, to jest wysiłek najwyższej rangi, najwyższego rzędu, wysiłek największy, wysiłek na wypadek wojny czy konfliktu zbrojnego, a tymczasem Stany Zjednoczone z powodu COVID-19 nie są w stanie kontynuować pomocy humanitarnej, jaką świadczyły do tej pory, chociażby przed 2 laty, proszę państwa, w Puerto Rico po przejściu huraganu Maria, bardzo się tam zaangażowała administracja amerykańska, wojsko bardzo pomagało, bo tam było wszystko zrujnowane. Huragan był tak straszliwy, że skutki i zniszczenia były takie jak po wybuchu bomby. Pozrywane trakcje, powyrywane drogi, no po prostu nie do uwierzenia. Jeszcze jedynie w dalszym ciągu, proszę państwa, pewną pomoc finansową świadczy MFW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, gdzie USA nadal płacą składki do Światowej Organizacji Zdrowia. Stany Zjednoczone składki zawiesiły na razie na 90 dni. I tak to wygląda, więc pozostawiam otwarte pytanie, czy taki sojusznik jest coś wart, bo tak jak mówił pan doktor właśnie Jacek Bartosiak, sojusznik to jest takie wsparcie i taka siła, która w momencie zagrożenia dostarczy nam, proszę państwa, wojsko, pomoc wojskową, zaopatrzenie, bo wojsko bez zaopatrzenia nic nie zrobi, więc logistykę opanuje i także, proszę państwa, rezerwy materiałowo-paliwowe oraz żywność i medykamenty. Czy możemy w tej sytuacji na to liczyć, skoro Stany Zjednoczone nie są już w stanie kontynuować dotychczasowej pomocy humanitarnej, pokojowej, jaką świadczyły, bo mają takie problemy wewnętrzne, co pan prezydent Trump osobiście powiedział, być może tutaj mój przeciwnik, powiedzmy ideologiczny, zwalczający mnie, mający mnie za ruskiego agenta, pan doktor Targalski, zechce się na ten temat wypowiedzieć. Jest to faktem.
I co my z tego mamy, z tego sojuszu, drodzy Państwo? Podkreślę, tak, to co już mówiłam, żeby to nie uciekło, bo jest natłok, bardzo ważny program. Dzisiaj w ogóle bardzo dziękuję naszym gościom za głosy. Pan Bartosiak potwierdził i również pan generał amerykański Ben Hodges potwierdził, że Stany Zjednoczone chciałyby, proszę Państwa, odzyskać wpływy na Białorusi, która jest już wchłonięta przez Federację Rosyjską. I także utrzymać wpływy i obecność, konstrukcję euroatlantycką w Litwie, Łotwie i Estonii, tak zwany format plus. Jest to format amerykański i interes amerykański, wyłączny interes amerykański, polegający na utrzymaniu obecności Stanów Zjednoczonych, tej poważnej w Eurazji, co wiąże się, proszę Państwa, właśnie z geopolitycznym równaniem pod tytułem kto na kogo pracuje. Utrzymanie łańcuchów dostaw, łańcuchów dostaw właśnie i opanowanie tego, tej właśnie Eurazji i naszego centrum, bo bez opanowania naszego centrum terytorialnie, geograficznie nie ma mowy o opanowaniu nad światem. I bardzo wielka szkoda, że właśnie nasi politycy nie robią z tego żadnego użytku, a ja z tego miejsca chciałabym równie mocno podziękować panu Bartosiakowi za to, że w ogóle zakrzywił w społeczeństwie zainteresowanie i w ogóle naukę o geopolityce, bo to było kompletnie nieznane, a panu inżynierowi Tytko, bo to jest jego zasługa, że właśnie zaczął propagować i poinformował społeczeństwo o tym, jakie mamy po prostu bogate zasoby, bo tak jak pan Łukasz powiedział, ludzie o tym w ogóle nic nie wiedzieli i w dalszym ciągu ludzie o tym nic nie wiedzą. I nasza rola jest tu docierać do jak największej liczby osób, szanowni państwo. Tyle ja miałabym na dziś. A ja chciałbym odpowiedzieć, nie pamiętam imiona i nazwiska pani, która zapytała się, dlaczego Chrisa Browna zdjęcia pokazały się na rocznicy wybuchu powstania w getcie. I tutaj ja przytaczam list Sylwestra Chrisa Browna do redaktora Kopfa. Jest mi przykro, ale na skutek rozmów, jakie prowadzę z KPM-em w sprawie wydania mojego autorskiego albumu Pół wieku Warszawy, muszę postawić sprzeciw przeciwko publikacji moich zdjęć. Jednocześnie przesyłam kopię listu, którym wysyłam do Paksu. Tymi zdjęciami dysponowano wielu ludzi i dlatego właśnie ta sytuacja miała miejsce, że jego zdjęcia znalazły się w czasie pokazywania, nie wiem czy to filmu było, czy zdjęć, nie pamiętam tego. Tego nie pamiętam. Ale właśnie wasza słuchaczka pytała się właśnie o to. On nie był w stanie zapanować nad tą sytuacją. Bo ja mam tutaj drugi list, który mogę przytoczyć, ale to zabierze dużo czasu, a nie chciałbym wam zabierać czasu. Prosimy, jeszcze mamy czas. Tak, to relacja. U dyrektora Nagórskiego z Kampiku miałem urządzoną moją wystawę Powstanie Warszawskie. W roku 1985 ustaliliśmy z dyrektorem Nagórskim urządzenie następnej mojej wystawy Gdańsk. W tym celu na swój koszt zleciłem prywatnemu laboratorium wykonanie plansz wystawowych z moich unikalnych negatywów Gdańska. Zostały one doręczone dyrektorowi Nagórskiemu przez redaktora Wacława Nowowiejskiego po moim odlocie do Kalifornii. Na moje dwa listy w tej sprawie do dyrektora Nagórskiego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nie otrzymałem też zawiadomienia o otwarciu wystawy ani o jego losach. W styczniu 1987 roku otrzymałem okrężną drogą wiadomość, że moja wystawa się odbyła i po jej zamknięciu została sprzedana przez dyrektora Nagórskiego Muzeum Miasta Gdańska. Na mój list wysłany do dyrektora Muzeum Miasta Gdańska, pana Glińskiego, nie otrzymałem odpowiedzi. Obecnie po przylocie do Warszawy w lipcu 1987 roku telefonowałem do dyrektora Glińskiego w Gdańsku i otrzymałem informację, że na zlecenie prezydenta miasta Gdańska moja wystawa została zakupiona za 200 tysięcy złotych od dyrektora Nagórskiego. Została zaksięgowana w rejestrze muzeum i złożona w archiwum. Oraz, że mojego listu w tej sprawie dyrektor Gliński nie otrzymał. Na zapytanie, jak można było dokonać kupna sprzedaży, nie zawiadamiając autora i właściciela tej wystawy Sylwestra Browna, Chrisa
nie otrzymałem odpowiedzi. No, chyba wystarczająco odpowiedziałem tej pani, prawda? Dlaczego? Aż na to wystarczająco. Panie Bogdanie, i ostatnie pytanie od Mateusza Kaczmarczyka, pokrótce, bo mamy półtorej godziny już programu. Jak pan się czuje, widząc teraz Polskę podzieloną, krwawiącą? No, bez chyba... bez większych szans w najbliższym czasie na tak zwaną niepodległość, na samorządność. Jak pan się czuje? Jak pan to widzi? Jak pan to ocenia? Właściwie w obecnej naszej sytuacji jest obowiązkiem bronienie niepodległości polski naród, a równocześnie społeczeństwo w jego stanie rozbicia nie stać na to, by prowadzić grę polityczną na dwie strony. Jak ją prowadził czasu I wojny światowej, gdy społeczeństwo polskie podzieliło się na dwa obozy, aktywistów i pacyfistów. Rozdział taki stosowany przez narody o wysokim wyrobieniu politycznym, jak na przykład Anglicy lub Czesi, przy ich zdyscyplinowaniu mógł nawet wydać dobre rezultaty i być zrozumiały. Co innego w Polsce, gdzie dyscypliny moralnej nie mieliśmy i nie mamy nigdy w dostatecznej mierze, a tym bardziej w momencie klęski, gdy antagonizmy są siłą rzeczy zaostrzone, temperament i uczucia dochodzą do głosu. Rozumowaliśmy więc, że jeżeli czas I wojny światowej podział społeczeństwa na aktywistów i pacyfistów wywołał długotrwałe antagonizmy, gdzie Polska przeszła rozmaite transformacje przeciwko narodowi polskiemu, gdy porozumienie wszelkie zostało utrudnione, niepomiernie, a namiętności graniczące często z rozpaczą rozigrały się chorobliwie, a media niepolskie dolewają oliwy do ognia. Proszę samodzielnie włączyć myślenie i nie czekać na opinie innych i nie pytać, co pan czy pani sądzi. Odpowiedzcie sobie sami. Także trzeba ściągnąć cukle i zastanowić się, żeby siebie nie zniszczyć. Brawo! Zostaliśmy pouczeni, drodzy państwo. Myślę, że nie będzie lepszych słów już dzisiaj na tej antenie. Ma pan coś do dodania? Ja nie chcę nikogo pouczać. Ja odpowiedziałem na pytanie. Jasne. I bardzo cenne wykłady są pana Leszka Żebrowskiego. Tak jest. I odnoście się do tego państwa. Ja nie chcę pouczać. Ja jestem daleko. Ja przeszedłem już swoją przebacz przez piekło. I nie chcę, żeby to zdarzyło się właśnie Polakom. Ale powiedziałeś, Bogdan, jedną bardzo ważną rzecz, że inne narody mają to wysokie zorientowanie i wyrobienie polityczne, właśnie tą postawę obywatelską. Nam, uważam, ciągle tego brakuje i winniśmy ku temu dążyć i staramy się to robić. I to powinno, i to będzie nam przyświecało po prostu w dalszej naszej działalności. Kochani, amen. Kochani, amen. Niestety musimy to zakończyć, tę wspaniałą dyskusję. Mamy półtorej godziny programu. Dziś już nie zadam żadnych pytań, które tu się pojawiły na czacie. Jeśli państwu bardzo zależy, proszę za tydzień te pytania przygotować. Jak widzicie, drodzy państwo, nie nudziliśmy się dzisiaj. Wszystkie głosy były bardzo ważne. Te wszystkie głosy kształtowały naszą świadomość, to o czym powiedział kapitan Bogdan Choroszowski. Zacznijmy myśleć, nie pytajmy nikogo o zdanie, a żeby wyrobić sobie zdanie, trzeba usłyszeć jak najwięcej opinii i to nam tutaj przyświeca, na tyle ile możemy, próbujemy to zrobić. Nie stajemy po żadnej ze stron, ale może nawet atakujemy, ale zawsze atakujemy, zauważcie, silniejszych z pozycji w stosunku co do nas i w stosunku co do narodu. Dlatego też będziemy drzazgą w palcu, drzazgą w dłoni i będziemy cały czas dokuczać tym ludziom, których uważamy za winnych nam przysługi, winnych nam usługi, przysługi, służby. O, bo ci ludzie są na służbie. Rzetelności, ale i służby. Ci ludzie są na służbie. Proszę państwa, tak jest. Posłowie, na których głosowaliśmy, oni przede wszystkim są na służbie. Proszę państwa, policjanci, którzy utrzymują się z naszych podatków, oni przede wszystkim są na służbie. Proszę państwa, medycy, wszyscy związani ze służbą zdrowia, wspaniale, owszem, ale oni przede wszystkim są na służbie. I proszę państwa, Kościół katolicki i jego hierarchia jest przede wszystkim na służbie Bogu i narodowi.
Bogu i narodowi powtarzam. I w związku z tym jutro zaproszę do tego studia, przesunę się odrobinę w moje lewo i lądzie tu Zbigniew Modrzejewski i o Kościele i o hierarchii sobie porozmawiamy. Brrr. Nie mogę się doczekać. Zapraszam Państwa. Bądźcie z nami, udostępniajcie, lajkujcie. Proszę o w dyskusji o... Proszę o kulturę. O kulturę. Dlatego, że są z nami kobiety. Jeśli mamy się obrzucać epitetami, błotem, to może niech to zostanie między facetami. Taka jest prośba. Bardzo Was zapraszam jutro. Lajkujcie, udostępniajcie, żeby ten materiał zobaczyło jak najwięcej osób. I tyle. Panie kapitanie, pani Ewo, dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobrej nocy. Wszystkiego najlepszego. Czy dostałem?